Słyszałeś, że Ludpark.com rozdaje Xboxy, widolce i sprzęt gamingowy? Dołącz do wyścigu legend już dzisiaj. Zbieraj punkty i wygrywaj wartościowe nagrody. Codzienna darmowa skrzynka, osiągnięcia, wiele metod płatności, szybka wypłata widolców przy użyciu PaySafe Card. Czas ucieka. Link do strony w opisie. Trzy teamy, żeby dostało kolejne punkty za placement. Tate and Saf, Zayt i Saf na high groundzie. Thorn w ogóle jeszcze gdzieś tam żyje. Dziwne, że go burza jeszcze nie porwała, że tak mało HP ma. I Mitro! Mitro, będzie fishy, mega. Zobaczmy, kto tutaj został solo. Wszyscy, którzy właśnie stracili swojego teammate'a gdzieś w early game'ie, są teraz w late'cie. Mega, przypomnijmy o kurkę. Będzie fishy, dalej żyje. Się dostać do tego late'a. No i zobaczmy, ale Saf i Zayt, patrz jaką oni mają teraz ogromną przewagę. Benji niestety leży, top 6! Top 6? Top 6 niestety, teraz Mitro. Zobaczmy teraz, wszyscy są w top 4. Oj, i teraz top 3! Mitro, jaki teraz run tutaj robi na samym dole, ale zobacz co robi Saf i Zayt, oni po prostu czekają. Zayt i Saf. Cztery fragi, Zayt i Saf, zobaczmy sobie. I wygrywają pierwszą grę. A co mówiłem, że pierwsze miejsce będą mieć. I proszę bardzo, pierwsza gierka tak. Dla Zayta i Safa. Let's go. Przypomnijmy, że to duo wygrało Secret Skirmish Duo. Także KBB teraz powalony. Niuwang tutaj, no ostatnio nam wyeliminowali naprawdę mocne duo, prawda? Oj, ale tutaj widzą, że podnoszą i teraz co zrobił Niuwang? Niuwang, double kill! Wytysiował tutaj chłopców. O kurde. Proszę bardzo, i co? I nie da się 1-2 walczyć? Da się 1-2 walczyć, co potrzebujesz? Skilla potrzebujesz. Kombat. Dziękuję bardzo. Niuwang. 50 a tutaj Case od razu do 150. Zobaczmy, ale ma setupik. Racje ludzi na third party mogą być bardzo szybkie, prawda? Tutaj tak naprawdę usłyszą walkę i od razu mogą przylecieć. Teraz szybkie podmianki. Właśnie dobra, ale zobacz, nie widzę Mongrela. Gościu Tate BL do kamerki pokazał. Homie, teraz masz 40 HP i zaraz ja ci pokażę tej DL-a do kamerki. Karma tak zwana. Karmunia, a tutaj kto ich podjeżdża? Mongrel Mitro. Ja ich nie widzę i co? I widzę ich teraz i proszę bardzo, Klix i Skeptic mają teraz kłopoty. Mongrel no. Oraz Mitro, 100 HP obaj, 200 HP. I teraz tam Mitro wchodzi jako pierwszy. Proszę i bardzo. Mitro czyści tutaj. Dwa kile. I co tam? Kto teraz Elkę pokazuje, chłopku? Przepraszam, chłopaku, chłopku? Chłopku, tak. Jestem chłopiec chłopem. Wsi. Chłopiec wsi. Nie, nie, oczywiście tutaj teraz profesjonalny casting i patrz co robi Mongrel, on jest znany z tych szybkich edycji. I co tam? Jak tam Eleczka do... To może Legionie pokazywał. Nie wiadomo, że tej DL. Zobacz teraz na ten sprzęt Mongrela. Złoty kombat, drumgun, małe poty, heavy sniper. Czy to jest heavy sniper? I guess. Tak, to jest heavy sniper, no. No i zobaczmy teraz jaka agresja, tutaj wymiana ścian. No widać, że tutaj chcą agresywnie zagrać Mongrel i Mitro. Ale teraz Mitro i Mongrel, zobacz jak są obijani od dwoje. Się to nie udaje zbytnio. No nie zbyt. Więcej przyjmują obrażeń. Oj, teraz zadają. Mongrel. Proszę bardzo, Mongrel i Mitro. I Mitro wyeliminowani. Top 27 bez placement punktów, to chyba 3 fragi mieli. Także 3 punkty z tej gierki. Psy, zobaczmy te matchy. Teraz obaj moje impulsy mogą się wbić na górę. Zobaczmy, czy będą to próbować. Tymczasem Dap na samym dole powalony. Saf i Zayt teraz skakują na górę i robią dokładnie to samo. Saf powalony? Nie! Saf zabija Redrusha! Proszę bardzo! Kto jest Ultimate na górze? High Ground. Kto jest na górze? Snappy gdzieś tam z tyłu w ogóle schował się za Bejty, za Safem. Ale teraz problemy, bo Saf powalony jest! Proszę bardzo, Snappy przyjmuje High Ground. Ale zobaczmy teraz, Zayt zostaje i stąpi tutaj, ten został jest obok Zayta od razu. No i zobaczmy co się teraz będzie działo. Tutaj zobaczmy, że Zayt bez matsów, zero matsów na jego koncie. Teraz sobie schodzi na Ultimate Low Ground, musi. No musi zejść na ten Ultimate Low Ground. Tak, no musi. I teraz zobaczmy. I zobaczmy co się dzieje. Zobaczmy co się dzieje, nic się nie widzimy co się dzieje. I widzimy co się dzieje. I widzimy co się dzieje. Nagle wyeliminowany, nie wiadomo co, co tu chodzi. Wszyscy się patrzą, halo. Dzień dobry, dobra, mamy ze Krowa i Mini. Jakiś ogromny lag w grze chyba był. Jeszcze się utrzymał w grze razem z Taxem. Teraz 2v1. Jest to chyba Wolven vs. Zextro i Vini. Zobacz jeszcze ich. Jakiś ten shockwave teraz. Czy będzie siódmy, tak. O, let's zakończyli go. To. TSM no wygrywa drugą grę. Fragów, 7 fragów win. Ale zauważmy, nie sądzę, żeby, przegonili Tafa i Zayta, gdyż zauważmy, że Vini i Zextro w tamtej pierwszej grze wyłożyli się tak naprawdę na starcie.
I zobaczmy, co się dzieje z Oslo. Oslo teraz z shadowami. Próbuje jakoś wskoczyć na górę, ale widać, że nie ma się od czego odbić. Oslo teraz kończy mu się ten shadow. Jest Mega Dubs versus Kalkulator i Makut. I Mega teraz jest powalony i Dubs zginie i Makut. I Kalkulator 9 fragów. No powiedziałem, że mogą liczyć na zwycięstwo. I doliczyli się. Dobra. I wygrali pierwszy. Woo! Let's go! Kalkulator. Easy for Kalkulator. Teraz zobacz, że dalej 5 osób żyje, ci wszyscy solo playerzy gdzieś tutaj muszą być. I teraz tak, Aqua myślę, że dobry kod robi, po prostu chce stąd uciec, iść na high ground. Nie chce się bić, nie chce wejść, tylko nie chce, żeby wyspać korty, ale Nyrox teraz wyskoczył. Pada. I teraz co się dzieje, czy to będzie troll? Nyrox! Wygrywa to Aqua teraz, naprawdę ciężka sprawa, tyle osób żyło. Ale zobaczmy, ile tutaj teraz eliminacji, jakimś cudem tutaj wygrali. Ale wyglądało to naprawdę niebezpiecznie, widać teraz jak te matcy są potrzebne na ten endgame. Prawie to przegrali, szczerze mówiąc. Patrząc na to, że przeciwnicy mieli te budowle, mimo że byli solo na duo, no to te budowle jednak bardzo dużo dają, więc... Proszę bardzo, pierwszy mecz wygrany przez europejski team. Ale zobacz, jak celny teraz tego minigana. Tego minigana działa cuda, naprawdę. I teraz zobacz, trzy osoby zostały. Cztery teamy. Nie mają jak budować. Tak. Nyrox schodzi. Oj, Nyrox, teraz kłopoty, ale daje sobie rady. I teraz zostali 2-1. Czy to będzie drugi win dla Aqua i Nyroxa, przypomnijmy, Europa. I zobaczmy, czy to będzie back to back, no bo właśnie, i teraz schodzą na dół, Białowa, yes! I wygrywają drugą grę, drugą swoją grę. 7 fragów win, 17 punktów za giereczkę, no i Europa teraz dwa winy. Drugi win z rzędu, tutaj kolega obok sobie tabelkę zawodników. Przez tych samych zawodników. Cóż za fantastyczna teraz historia. No Europa obudziła nam się, obudziła, ale zobacz, że zrobili dokładnie to samo, tylko może więcej presji robili, prawda? Tu którzy mają te top 11-120, ale zobacz teraz, spójrz, zobaczmy, właśnie, zobacz na top 10, zobacz jaka to jest różnica pomiędzy punktami. Top 5 może zostać zmieniony tak o, tak pyk. Zobacz, że dalej Nyrox i Aqua drudzy. Skoczyli oczywiście z trzeciego miejsca, bo tutaj jest teraz Switch, Mega Dubs Nyrox i Nyrox Aqua. Top 10. Tak? Oni mieli top 10. Top 10, no jasne, że mieli top 10, przecież nie wskoczyli tak. No tak, racja. To kto spadł aż tak? Na trzecim teraz był, wszyscy był spadli. Zextro i Vini. Na trzecim byli Zextro i Vini. Zextro i Vini aż tak spadł, faktycznie. No tutaj widać, że mają tego wina, ale patrz, 15 eliminacji. Ale zobacz, jaka to jest za 33, 31, 35, 36, 37, 38. Widzisz, to po jednym punkcie normalnie są schodki. Tak naprawdę ale każdy tak samo od dalej może wygrać. Z tego miejsca, tylko 6 punktów różnicy. To naprawdę Benji cała tabela też, może zobacz, się obrócić Benji od tak. Odwróć tabelę, nie wiadomo kto na czele. Nie wiadomo kto na czele. Dokładnie. Ja, także no. ten musi nie za bardzo zdać sobie sprawę, mądry. Że jest 70 osób jeszcze, że to nie jest tak, że on musi sobie będzie tutaj biegał. No i teraz że możesz ogromny coś takiego błąd. Stać. Teraz ogromny milionów błąd. Może nie mieć. To mógł być strzał w safa warte 3 miliony dolarów. Zeskoczył sobie z rampy, nie zabudował pleców i dostał w plecy z heavy snipy. No to jest błąd, który mógł ich kosztować zwycięstwo całych mistrzów, ale na razie spokojnie. Pamiętajmy, że wszyscy są bardzo daleko, ten snajper. Shotgun, żeby tam walnąć komuś w głowę. Zobaczmy, tutaj proszę ktoś bardzo. Mu pomaga i czy to Mongrel zabija? Tak, to Mongrel zabija Megę! I czyli jak ale Mega patrz, był patrz, sam to zobacz, jak tutaj Dubs też tak, został zobacz, jak wycofał. Zobacz, jak wycofał. Oj, nie ale zobacz kogo, tą strefę! Ale patrz, Royo nie ma jak wyjść do góry! Nie ma Royo jak wyjść nie do góry! Zdąży. Royo nie zdąży wyjść do góry, nie ma szans. Nie może przejść jakoś, ale tutaj ktoś go podjeżdża w plecy! Niestety, ale to jest top 3! I czy teraz? Azer! Gameplay! 500 czy wygra sam? Milionów matców na górze, nie może tak, tego przegrać! Wygrał sam! Proszę bardzo! Wygrał sam! Arkham 6 fragów! I kulka gameplay, kulkarz tak o sobie na chillku wygrał, ale myślę, że nie widzieliśmy ich wcześniej nawet w żadnym top 10, więc wydaje mi się, że oni po prostu wskoczyli z 40 na powiedzmy 30 miejsce, czy tam 20. Raczej tutaj nic się nie stało z rzędu. Fortnite duo championi. Jest na pewno ich najlepszy dzień w życiu, wydaje mi się. Nie będę się dziwił, jak się popłaczą na scenie. Staff i Zayt, jaki oni ja muszą mieć teraz ból, jaki oni muszą mieć ból. Proszę bardzo, Aqua i Nyrox, 3 miliony dolarów, czas! 3 miliony dolarów, 10 milionów złotych! Widać, już przecierają oczy, oni nie wierzą, co się stało. Jakże to musi być piękne uczucie w tym momencie, być pierwszymi mistrzami, pierwszy World Cup. Jakże ogromny prize pool wystawiony przez Epika. Jakże dwójka szczęśliwych ludzi teraz, bardzo młodych ludzi,
No, mamusia, tatuś dumni, czy to są właśnie ich rodzice? Zobaczmy teraz, zobacz te pieniądze! Royo drugi! Royo drugi! Royo drugi! Subzade, patrz, nie wbili punktów. Spadli. 3 miliony. 1 500 000 to jest też bardzo dużo, no powiedzmy sobie szczerze, że wygrali 1 500 000. I EU, better than NA, pozdro. No i EU, patrz, pierwsze dwa teamy są EU. No i co, i co? No i się opłaciło. Dla kogo grasz dzisiaj? Dla mamy. Zawsze mnie wspierała. To jest niesamowite, co się stało. Nie wiem, co powiedzieć. Dla kolegów, dla rodziny, dla taty. Ci tata to nie rodzina. Tata to nie rodzina. Ci tata, ten drugi tata. Ten drugi tata, tak. Ale oni muszą być w szoku. Widać po tym z lewej taki ja pierdzielę, bo... Co się właśnie stało? Nie wiem, co zrobić, że mam podnieść to? Mam uściskać kogoś? Co jest? O, rodzice przyszli! O. Patrz, jak tata płacze, tata... Jezus, ale Maria, synu, ile kupiłem pitosu! Ferrari, ile pitosu! Jezu, Mustang, że się urodziłem! Oj, co? Dobrze, dobrze, że cię urodziłem! Ta mama mówiła, że to nie Warp, i co teraz? Pewnego razu za dobre chłopaki zebrali się razem na za dobry sort. Obserwowali sobie swoje wyrazy twarzy i każdy z nich wtedy marzył jak lord. Wyrazy plątały się w ustach i każdy z nich mówił za szybko. To chyba normalne, jak pierwszy komentarz na dole, czy to jeszcze hip-hop? Nie, tylko ile razy znowu widzę wszędzie te buchomany.